Excellency, Mr. Director General, Excellencies, Madam President, Mr. President, Mr. Professor, all distinguished ministers and representatives of the countries, thank you very much for this invitation and this unique opportunity to be here with you and to talk with you, to deliver a speech and to share our concerns and all the problems we have now in our part of Europe, here in Central Western Europe, but not only in Europe, but also around the world, especially in this very sensitive and important issue as is food security. Excelencje, Szanowni Delegaci, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za organizację kolejnej już edycji forum poświęconego budowaniu lepszej przyszłości żywnościowej. Cieszę się, że inicjatywa ta wyszła od Komitetu Młodzieży FAO. Dobrze, że młodzi ludzie angażują się na rzecz transformacji systemów żywnościowych, tak by w większym stopniu odpowiadały one na najważniejsze potrzeby ludzkości, dziś poddane tak wielkim próbom, dziś objęte tak wieloma naszymi obawami i troskami, jak przed chwilą wspomniałem. Bez wątpienia tym najistotniejszym elementem tutaj jest bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój. Nauka, innowacje, inwestycje są istotne dla wypracowania rozwiązań, które służą człowiekowi, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa. Dlatego cieszę się, że w programie forum przewidziano dyskusję na te wszystkie tematy. Liczę, że pomogą one zidentyfikować działania potrzebne do dostosowania systemów żywnościowych do potrzeb zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywnościowego w świecie. Są one niestety w dzisiejszym czasie bardzo poważnie zagrożone. Szczególnie, wprost mówiąc, w efekcie napędzanej imperialistyczną pychą zbrodniczej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, która w tak silny sposób dotyka tę część Europy, w której ja żyję wraz ze wszystkimi Polakami, w której żyją narody naszej części Europy, ale dotyka ona również cały świat, wszystkie te kraje, dla których Ukraina była na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci tym wielkim spichlerzem żywnościowym, jak bardzo często mówimy. Szanowni Państwo, działania Rosji, jej kolejne zbrodnie i groźby użycia broni nuklearnej przeciwko sąsiadowi nie tylko coraz bardziej izolują Rosję od reszty świata, ale ich negatywne skutki odczuwa nie tylko nasz region, Europa Centralna i Europa Wschodnia, ale także i Europa Zachodnia i cały świat. Rosyjskie działania znacznie spotęgowały narastający na świecie, między innymi w efekcie negatywnego wpływu pandemii COVID-19, kryzys żywnościowy. Rosja uniemożliwiła, a następnie poważnie ograniczyła eksport żywności i produktów rolnych z Ukrainy, która, jak wspomniałem, jest jednym z najważniejszych na świecie producentów żywności i płodów rolnych, która, jak powiedziałem, przez wiele dziesięcioleci uważana była i jest za spichlerz żywnościowy świata. Według Światowego Programu Żywnościowego napaść Rosji na Ukrainę, wspierana także przez reżim białoruski, prowadzi do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko Ukraińców, ale aż 345 milionów ludzi w 82 krajach. W jej efekcie liczba osób cierpiących chroniczny głód może wzrosnąć nawet o 47 milionów w skali świata. Wbrew rozsiewanej przez Rosję dezinformacji obwiniającej Zachód, to nie sankcje, ale rosyjskie działania przyczyniły się do tak znacznego spadku dostępności i wzrostu cen żywności, nawozów i nośników energii,
których Rosja jest ważnym eksporterem. Jako przykład podam Państwu to, co dzieje się w moim kraju i w naszej części Europy. Dokładnie przez Polskę przebiega zbudowany przed prawie 30 laty wielki gazociąg nazywany gazociągiem jamalskim. Tym gazociągiem transportowany był gaz z Rosji do Polski, ale przede wszystkim do Europy Zachodniej, do bardzo wielu krajów Europy Zachodniej. Jest to gazociąg, który przecina Polskę. Polska jest dla tego gazociągu krajem tranzytowym. Ale tak jak powiedziałem, także i my otrzymywaliśmy tą drogą gaz. Kilka miesięcy temu ten gazociąg został przez Rosję niespodziewanie i bez zapowiedzi zamknięty. Dopływ gazu tym gazociągiem został przerwany. Nie dlatego, że został objęty jakimikolwiek sankcjami ze strony państw europejskich czy wspólnoty światowej. Była to decyzja władz rosyjskich, aby ten dopływ gazu do mojego kraju, do Polski został zatrzymany, przecięty. Decyzja, która w gruncie rzeczy była jednym z elementów wywołujących głęboki kryzys energetyczny w Polsce, wywołujących głęboki kryzys energetyczny także w Europie. Nie było to więc związane absolutnie z żadnymi sankcjami, które zostały wprowadzone na Rosję, czy to przez Polskę, czy przez inne kraje. Była to rosyjska decyzja, której zamiarem było wywołanie zamętu i kryzysu w naszych krajach. Szanowni Państwo, rosyjska agresja przyczyniła się do przewidywanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy poważnego osłabienia rozwoju, a w przypadku niektórych państw nawet recesji. W tym w krajach rozwijających się Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej, które są na różne sposoby uzależnione od Rosji. Kierowana imperialnymi ambicjami Rosja, podobnie jak wcześniej Związek Sowiecki, starała się w ostatnich latach pogłębiać te zależności, zwłaszcza w wymiarze bezpieczeństwa. Na przykład poprzez angażowanie tzw. grupy Wagnera i sprzedaż broni, co napędzało lokalne konflikty i zwiększało zadłużenie. Moskwa dążyła do powiązanej z tą zależnością eksploatacji bogactw naturalnych państw rozwijających się m.in. w Afryce, a także do zapewnienia sobie politycznego poparcia ich przedstawicieli. Ale dziś wygląda to następująco. Otóż, proszę Państwa, mówię to jako sąsiad. Rosja dopuszcza się na Ukrainie wielu zbrodni i naruszeń prawa międzynarodowego. Widziałem efekty tych zbrodni na własne oczy. Widziałem zburzone na Ukrainie domy, widziałem zniszczone ukraińskie miasta. Widziałem zabitych ludzi, zwykłych cywilów. Te zbrodnie to nic innego jak głębokie, drastyczne naruszenia prawa karnego, ale przede wszystkim prawa międzynarodowego. One muszą zostać rozliczone. Rosyjska napaść spowodowała trudne do opisania zniszczenia i straty, w tym ludzkie, w tym w infrastrukturze cywilnej, w gospodarce i w środowisku. Powinny one być wyrównane, pokryte z rosyjskich środków. To Rosja powinna zapłacić za odbudowę, to Rosja powinna zapłacić odszkodowania. Rosyjska napaść ma jeszcze jeden negatywny wpływ na nas wszystkich. Nie mam wątpliwości, że agresja Rosji oddala nas także od realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w tym tych dotyczących pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji, wzrostu gospodarczego i godnej pracy, a także zmniejszenia nierówności, eliminacji głodu i ubóstwa. Także dlatego trzeba pilnie zabiegać o to, by rosyjska agresja na Ukrainę jak najszybciej została odparta. Na destruktywną aktywność Rosji, tworzenie przez nią kryzysów i uzależnień, Polska odpowiada aktywnością konstruktywną. Aktywnością służącą neutralizacji negatywnych skutków wojny oraz ochronie i solidarności z narażonymi. Liczymy na takie podejście również ze strony innych państw. Wspieramy Ukrainę nie tylko w obronie, ale też w eksporcie jej produkcji rolnej poprzez nasze porty. Według wstępnych danych od początku wojny do Polski trafiło około 1 000 000 ton ukraińskiego zboża. Oznacza to co najmniej 4-krotny wzrost wolumenu eksportu ukraińskiego zboża przez 4 główne polskie porty. Ponadto planujemy inwestycje zwiększające możliwości w tym zakresie. Dostarczamy także znaczne ilości żywności na Ukrainę.
Wspomagamy ukraińskich uchodźców, których blisko 2 miliony wybrało mój kraj na miejsce swojego bezpiecznego schronienia. A globalnie przez nasz kraj od początku wojny przeszło 7 milionów uchodźców z Ukrainy. Takie notujemy przekroczenie naszej granicy od 24 lutego tego roku, czyli od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę. Szanowni Państwo, dzielimy się. Dzielimy się z naszymi ukraińskimi sąsiadami owocami naszego rozwoju ostatnich 30 lat i na bieżąco płodami naszej produkcji rolnej. Tak jak przed chwilą powiedział pan dyrektor generalny, Polska rzeczywiście na przestrzeni ostatnich 30 lat jest krajem znakomicie rozwijającym się. Krajem, który wyszedł z żelaznej kurtyny, który wyszedł z biedy spowodowanej wielodziesięcioletnim komunizmem i zapaścią gospodarczą nim wywołaną, ale dzięki której niesłychanej pracowitości ludzi dzisiaj jest krajem prawie już dorównującym pod względem zamożności państwom Zachodu. Pod względem rozwoju naszego rolnictwa jesteśmy absolutną czołówką europejską. Dzięki naszej produkcji rolnej mamy w Polsce bezpieczeństwo żywnościowe. To, co w Polsce produkujemy, to, co produkują nasi farmerzy, nie tylko wystarcza na zaspokojenie naszych potrzeb w Polsce, ale jeszcze dzisiaj jest coraz bardziej wzrastającą, bardzo ważną gałęzią naszego eksportu. Eksportujemy naszą żywność na cały świat. To ogromna część, bardzo ważna część dzisiaj naszej gospodarki i naszego PKB. Dla Polski rolnictwo jest niesłychanie ważną częścią przemysłu. Dlatego jestem tutaj i dlatego dzisiaj spotykam się z Państwem, bo zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest kwestią fundamentalną. Musimy się dzielić i powinniśmy się dzielić. Wiemy o tym doskonale my, którym przez dziesięciolecia, zwłaszcza w czasie, kiedy znaleźliśmy się w szczególnych szponach Sowietów, w okresie stanu wojennego w Polsce, w latach 80., kiedy nasze społeczeństwo otrzymywało pomoc z wielu stron świata, zwłaszcza my wiemy, jak podzielenie się z innymi jest bardzo ważne. Dlatego dziękuję panu dyrektorowi generalnemu i dziękuję FAO za pracę i za dbałość o bezpieczeństwo żywnościowe na świecie, za zrozumienie potrzeb także innych krajów. My również ze swojej strony staramy się wspierać i staramy się także innych mobilizować do pomocy. Szanowni Państwo, wspieramy szersze, wielostronne działania nie tylko Unii Europejskiej. Byliśmy jednym z państw, które doprowadziły do zwołania nadzwyczajnej sesji Rady FAO poświęconej wpływowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie na bezpieczeństwo żywnościowe w świecie. Gościliśmy 33. sesję konferencji FAO dla Europy, podczas której wezwano Rosję do wstrzymania ataków. Poparliśmy też porozumienie w sprawie wywozu ukraińskiej produkcji rolnej poprzez porty czarnomorskie. Chcę bardzo mocno podkreślić moją ogromną wdzięczność i uznanie dla sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, pana Antonio Guterresa. Spotykałem się z panem sekretarzem generalnym, kiedy jeździł do Kijowa i do Lwowa po to, by to porozumienie zawrzeć. Gościłem go w Polsce, rozmawiałem z nim i wiem o tym, jak wiele wysiłku i osobistego zaangażowania włożył w to, by to porozumienie osiągnąć. I mam głębokie przekonanie, że tak właśnie powinien działać sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych z pełnym osobistym zaangażowaniem w to, by zapewnić bezpieczeństwo i pokój na świecie. Bardzo serdecznie panu sekretarzowi generalnemu jeszcze raz z tego miejsca za ten wkład pracy, za ten wysiłek, za to serce włożone w osiągnięcie tego porozumienia i niezwykły kunsz dyplomatyczny w tym bardzo poważnym kryzysie, który dzisiaj dotyka świat. Dziękuję. Oczekujemy od Rosji pełnego poszanowania tego porozumienia. Oczekujemy od Rosji również zgody na jego przedłużenie. Dlatego, że eksport zboża z Ukrainy i innych płodów rolnych ma dzisiaj fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa światowego. Szanowni Państwo, podejmujemy szereg innych wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i dostosowania systemów żywnościowych do potrzeb zrównoważonego rozwoju. Rozwijamy eksport wysokiej jakości żywności, produktów rolnych i nawozów. Wspieramy działania zapobiegające niedożywieniu dzieci i młodzieży oraz ograniczające marnotrawstwo żywności. A także dzielimy się wiedzą o naszych innowacyjnych rozwiązaniach w tych sprawach.
Rozwijamy także dwustronną współpracę międzynarodową, w tym między innymi z partnerami z Afryki. Cieszę się, że moje niedawne wizyty w Nigerii, w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej i w Senegalu mogły się do tego przyczynić. Wierzę w to, że będziemy nadal z powodzeniem rozwijali te dwustronne i wielostronne kontakty z pożytkiem zarówno dla mojego kraju, dla Polski, dla naszej części Europy, ale także dla krajów Afryki i tamtejszych społeczeństw. Zwiększamy nasze wsparcie za pośrednictwem instytucji wielostronnych. Ostatnio przekazaliśmy dodatkowe środki do Światowego Programu Żywnościowego dla wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce. Uzupełnią one nasze wcześniejsze wsparcie dla krajów z Afryki, jak również z Bliskiego Wschodu i z Azji. Szanowni Państwo, na zakończenie chcę podkreślić, że Polska pozostaje zaangażowana w wypracowanie rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju na świecie. Będziemy zabiegać przy tym o wzrost presji na Rosję, by przestała wywoływać globalne zagrożenia, zakończyła agresję i wycofała się z międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, by zakończyła ich okupację trwającą od 2014 roku. Mamy nadzieję, że mocne i szerokie zaangażowanie także młodych ludzi w tej sprawie przyczyni się do rychłego zakończenia rosyjskiej agresji, rychłego zakończenia tej wojny i zaprowadzenia z powrotem pokoju w naszej części Europy, który będzie profitem dla całego świata. Liczę jednocześnie na to, że rozmowy podczas tego forum dostarczą inspiracji i energii, które pomogą w pozytywnej transformacji systemów żywnościowych i umocnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Tego życzę wszystkim Państwu, jeszcze raz dziękując za organizację spotkania i za zaproszenie. Panie Dyrektorze Generalny, dziękuję za zaproszenie, które przyszło oficjalnie do mnie do Polski, ale dziękuję także za ciepłe, osobiste zaproszenie w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Dziękuję bardzo.